czerwcu na E3 programiści, osoby, które zajmują się produkcją Forza Horizon, usłyszeli o tym, że data jest zapowiedziana na 11 listopada 2021, to mieli takie... Gra ma dużo niedociągnięć i jeszcze długo pewnie będzie miała. Nie na wszystkich komputerach, nie na wszystkich sprzętach gra działa źle. Dzisiaj przejrzymy sobie opinie ludzi o Forza Horizon 5 na Steamie i na sklepie Microsoftu. I może zaczniemy sobie właśnie od sklepu Microsoftu, bo wiecie co? Tutaj tych opinii jest naprawdę bardzo mało w stosunku do na przykład opinii na Steamie. Opinia z 10.11. Optymalizacja gry jest naprawdę słaba, zawiera dużą ilość błędów, przez co rozgrywka jest nieprzyjemna. Liczę na jak najszybsze poprawki wraz z przyszłymi aktualizacjami. Jest jeszcze jedna rzecz. Czasami ludzie odpalają tę grę na bardzo słabym sprzęcie, na jakiejś słabej konfiguracji, albo na konfiguracji słabej jakości. Kupują jakieś komponenty, wiesz, używane, które generalnie niezbyt dobrze działają. Uwaga, spoiler, elektronika też potrafi się zużywać i może po prostu gorzej działać po jakimś czasie. Tak więc nie zawsze opłaca się kupować coś używanego. I to dotyczy na przykład dysków HDD, dysków SSD, które też mogą się zużywać po jakimś czasie i na przykład mogą mieć błędy odczytu i przez to mogą pojawiać się w grze jakieś dziwne problemy, błędy, na przykład słaba pamięć RAM może wywoływać w grze jakieś gorzej doczytujące się tekstury, więc z tą optymalizacją jest tutaj różnie. No, bardzo dużo crashy, artefakty na ultra szerokim monitorze, niektóre przyciski nie działają albo muszą być odpowiednio kliknięte. Tak, i tutaj goście napisał coś ciekawego. Są pewne niedociągnięcia z czwórki, na przykład, że jak się startuje wyścig, to zanim się faktycznie wystartuje, to znaczy przed tym, jak się nam załaduje już obraz z gry i pojawi nam się, wiesz, cały ten HUD, licznik i tak dalej, to już wyścig się startuje i dla osoby, która gra na H-shifterze, no jest to problem, bo ja nie widzę samochodu nie widzę tego obrotomierza, nic mi się nie pokazuje, a już wyścig się startuje i nie zdążę, wiesz, sprzęgło odpowiednio puścić i tak dalej. I ja mam taki sposób na to, że jak się wyścig już ładuje, jak będzie ten start, to mam sprzęgło wciśnięte w połowie i gaz wciśnięty w połowie. I w momencie, kiedy zaczyna się wyścig, to ja puszczam sprzęgło i oczywiście dodaję ten gaz więcej, albo jak mam jakiś mocniejszy samochód i napęd na tył, no to mniej tego gazu. Ale chodzi o to, że ciężej jest wystartować komuś, kto gra ze sprzęgłem i H-shifterem. Na przykład jak za mocno sprzęgło puścisz przy starcie, to samochód ci nie wystartuje. Po prostu tak jakby zgaśnie, przestanie jechać przy starcie. Crash after crash, just before another crash. Tak, tutaj widzę, że ktoś gra na 2060 Ti, 16 GB RAMu, to nie powinien mieć problemu z doczytywaniem terenu na przykład. Gość gra sobie w Full HD, no i ma ciągle crashe. Także widzicie, nie ma wcale złego sprzętu. 10. generacja procesora i7. To jest dobry sprzęt do grania. I wiesz, odpala sobie grę i ciągle się crashuje. To są opinie z 9 listopada, więc od tamtej pory mogło się już trochę naprawić z Forzą. No także sprawdzimy sobie grę po ostatnim patchu, który sporo naprawił właśnie na komputerach. Co? Po update'cie wciąż wywala grę milion razy, okej. Nie polecam, po instalacji przez 4 godziny ciskam play i wywala mi od nowa pobieranie, 40 GB zmarnowany czas w dodatku. Gdy grałem wcześniej przed formatem, to nawet nie można sobie popykać online, bo właśnie nie umieli się przygotować na plagę graczy i poradzić sobie z wywalającymi serwerami. Tak, z serwerami był trochę problem, ale chyba nie aż tak duży. Grałem przez 8 godzin z rzędu, ani razu się nie znudziłem. Proszę bardzo. Nic nie działa, ale dał 5 gwiazdek. 2 godziny i 2 crashe. Zdecydowanie najlepszy Horizon. Serwery są niestabilne. Gra się randomowo wywala. Konwoje czasami nie działają. Kidy płaczą, że na Windows 11 nie działa. Czego się spodziewacie po systemie, który wyszedł 2 miesiące temu? No tak, ja grałem na 11.
11 chwilę i powiem wam, że eksplorator mi się nawet wywalał na komputerze, także no z tym Windowsem 11 warto jeszcze trochę poczekać, lepiej grać sobie na 10. No i właśnie, jeśli chodzi o opinie na Steamie, to w większości te opinie są bardzo pozytywne. Zaraz, gdzie to tutaj było rozpisane? Zobaczcie, bardzo pozytywne w większości, no nie? Opinie. Mamy, i zobaczcie, o ile więcej jest tych, ojej, zobaczcie, o ile więcej jest tych opinii, jest 42 tysiące opinii, a nie 42 opinie, jak było to na Windows Store, no nie? Także większość opinii, które tutaj czytałem na Steamie, są pozytywne, naprawdę bardzo dużo jest pozytywnych opinii i tylko bardzo mały procent tych opinii jest negatywnych, także wygląda na to, że wersja Steamowa jakoś lepiej działa. Wiecie co, ja nie wiem, nie mam tej wersji Steamowej, nie wiem, jak działają na przykład kierownice na wersji Steamowej, ale musicie brać pod uwagę, że no ja mam problem z moją kierownicą, ale musicie brać pod uwagę, że no bardzo mały odsetek graczy gra na kierownicę, zwłaszcza na Fanateku w Fordze, bo Fanateki używa się przeważnie do jakiejś Assetto Corsy czy do jakichś takich gier no bardziej wymagających dla kierownic, no nie? A w takie arcade'ówki raczej nikt z taką kierownicą się nie pcha. No i tutaj mamy pierwszą opinię 10 listopada, ktoś sobie wrzucił. Tutaj na Steamie jest bardzo fajne, bo pojawia się, kto dostał produkt za darmo, kto kiedy kupił i kto ile godzin przegrał w tej grze. 28 godzin w Fordze to jest, myślę, że dość dobry czas, żeby w miarę ocenić, jak ta gra wygląda. I tutaj mamy negatywną opinię i dość długą. Powiem wam, mi by się nie chciało pisać aż takich długich opinii. Pewnie skorzystałbym z jakiegoś szablonu i po prostu dał 5 albo 6 gwiazdek albo coś takiego. Dobra, ale co tu gościu napisał? Jeśli narzekał, że jest podobne do trójki, teraz jest jeszcze gorzej, to w sumie czwórka z nową mapą, dźwiękami samochodów. No, nowe dźwięki samochodów to jest big deal tutaj w piątce. Naprawdę, ja nie wiem, może gościu słuchał tej gry na jakimś słabym zestawie słuchawkowym albo na jakichś słabych głośnikach, bo naprawdę dźwięki dla każdego freaka motoryzacji to jest coś ważnego, no nie? Te samochody spalinowe potrafią świetnie brzmieć. No a w czwórce niektóre, na przykład BMW M4, Wankle, wszystkie Mazdy z Wanklem brzmiały okropnie. A w piątce ten dźwięk został znacznie ulepszony i wszystko brzmi fantastycznie. To jest, moim zdaniem to jest duży upgrade w porównaniu do czwórki na przykład. No ale, wiecie, ludzie oczekują, że to będzie zupełnie inna gra, że to nie wiem, że nagle z Forzy zrobi się Test Drive albo jakaś inna ścigalka, może Need for Speed. No, to nie jest tak, że co roku wychodzi ta gra, czwórka była cały czas update'owana i wiesz, może ktoś na przykład grał wcześniej w God of War'a 1, 2, 3, a pograł sobie w ostatniego God of War'a i gra jest zupełnie inna, nie? Nagle zrobi się z tego jakiś RPG. No nie, z grami wyścigowymi jest podobnie, jest podobna jest fizyka, jest trochę ulepszona fizyka jazdy, jest ten sam silnik graficzny, tylko że ulepszony. I gra będzie podobna trochę do czwórki, ale no jest znacznie bardziej rozwinięta, dużo rzeczy jest nowych w piątce i grafika jest lepsza, no jakby ciężko mi powiedzieć coś na temat tych naklejek, jeszcze się tym nie zajmowałem. Dom akcyjny jest tak samo zły, to znaczy co jest w domie akcyjnym złe? No przychodzisz, kupujesz samochód albo licytujesz, albo wystawiasz swój, no, dom aukcyjny, no co tu dużo zmieniać, no działa, nie? Biegłość jest nadal losowa, przypisana do samochodu, ponieważ muszę, nie wiem, który samochód. Tak, tutaj mogę się zgodzić, bo był taki samochód Forza Edition, który dostawaliście w momencie, kiedy kupiliście sobie tego pada. No i to był taki samochód dragowy, on miał umiejętności typowo do dragu, a założyć opon dragowych na przykład do niego się nie dało, tylko i wyłącznie opony offroadowe. Więc po części mogę się zgodzić, chociaż no nie sprawdziłem umiejętności we wszystkich samochodach, ale no po części mogę się zgodzić, że ta biegłość jest tutaj trochę losowa. Chociaż nie jest tak, że na przykład kupisz jeden samochód i potem kupisz go znowu i masz zupełnie inną biegłość w tych samochodach. Też myślę, że to jest pierdoła, no kurde, biegłość. Ja nawet na to nie patrzę, nawet tego nie kupuję we wszystkich autach. Progres nadal jest uzależniony od wheelspinów, nagroda za wyścigi jest nadal śmiesznie niska. No, po to są te wheelspiny. Po części zgodzę się, że moim zdaniem wheelspiny powinny być trochę inaczej rozwiązane. To znaczy, nie powinny być aż takie grube nagrody w tych wheelspinach, że po 200 tysięcy się zarabia, że
Bo wiesz, w krótkim czasie jesteś w stanie nabić sobie te spiny i zdobyć praktycznie wszystkie samochody w grze. I gra dla wielu osób mogła się szybko znudzić przez to, no nie? Ja bym chciał, żeby w Fordzie było coś takiego, że masz jeden samochód i musisz nim przez jakiś tam czas grać, żeby zdobyć jakiś następny. Ale gry nie działają już tak, jak działały w czasach, kiedy był Need for Speed na przykład, popularny Underground. Dzisiaj dużo odbiorców chce mieć natychmiastową gratyfikację i widzicie, że z roku na rok te gry są coraz łatwiejsze, coraz więcej jakby takich bodźców pozytywnych nam dostarczają za byle gówno, które zrobimy w tej grze, no nie? Na początku w Forzie Horizon 5 mamy już Corvette, mamy Suprę najnowszą i właściwie mamy takie kozackie samochody, że moglibyśmy nimi wszystko oblecieć w grze i powygrywać. A no, tutaj jest tak naprawdę, twórcy gier wiedzą o tym, że ludzie mają pofragmentowaną uwagę. Jeśli coś nie da ludziom jakby natychmiastowej gratyfikacji w krótkim czasie, no to oni tę grę odłożą na półkę i powiedzą, że jest nudna. Tak to działa, tak z mózgami naszymi zrobił TikTok, Instastories, cały czas wiesz, cały czas nas napierniczają te wszystkie takie bodźce ze wszystkich stron i mamy takie, jak gra nie dostarcza nam tego, co byśmy chcieli w krótkim czasie, to jest ona nudna. No i jakby tych spinów nie było, czyli element losowości, czyli znowu hazard, no to, no niestety, no, ludzie by odłożyli tę grę na półkę, trzeba zdobywać długo samochody, mech. Ja przed chwilę zagrałem sobie teraz w Gran Turismo Sport, no i wiecie co, tam zrobiłem sobie jeden wyścig, przejechałem, ledwo było mnie stać na Mazda MX-5 i takie, to jest taka gra, którą odpalę sobie w salonie, wiesz, raz na jakiś czas, że jak poleżę sobie z córą, chwilę sobie posiedzę, pojadę parę wyścigów i tyle, i wracam do Fordy na przykład, no nie. Więc te spiny to jest taki element hazardu tutaj i widzicie, że że element hazardu często pojawia się w grach, element losowości, na przykład, nie wiem, Battle Royale i inne tego typu gry. To jest wszystko element losowości, nigdy nie wiesz, co się zdarzy, no nie, jak będzie wyglądał mecz i tak dalej. I ile będziesz miał w tym szczęścia. Ale o tym moglibyśmy gadać no bardzo długo. Chodźmy sobie dalej. Multiplayer w jeździe dowolnej jest nadal słaby. Tak naprawdę widzimy w nim tylko ludzi, którzy są zainteresowani wyzwaniami w jeździe dowolnej, a nie multiplayerem. Dodatkowo komunikacja jest ograniczona tylko do predefiniowanych tekstów, jak w Forza Horizon 4. Czyli co, wolelibyście, żeby na czacie były same brzydkie słowa co chwilę, czy żeby gra była dostępna dla dzieci, starszych, młodzieży, żeby była przyjemna? No bo umówmy się, najchętniej wypisały tam na tym czacie w grze osoby, które będą chciały co chwilę rzucać brzydkimi słowami, no nie? Więc wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest dobre, jeśli twórcy nam ograniczają te emotikony do takich predefiniowanych tekstów. Czasami jak wchodzę sobie do jakichś gier, gdzie jest ten czat i czytam, co tam ludzie piszą, no to mam takie obrzydza mnie to trochę. Ja mam taki gorszy odbiór po prostu gry. No i ludzie przeważnie robią sobie wyzwania w jeździe dowolnej, ale no to jest jazda dowolna, no to przeważnie tam takie rzeczy się robi. Jakby ktoś się chciał z kimś ścigać, no to można sobie stworzyć swój klub i pojeździć razem, albo wbić do jakiegoś wyścigu, no nie? W jeździe dowolnej no właśnie robi się raczej takie wyzwania, no to jest jazda dowolna, tak? Widać, że tutaj ten ziomek grał w jakąś grę, I nagle wbił do Forzy jakby pierwszy raz, czy nie wiem, nie mam pojęcia. Nadal istnieje playlista, czyli tony samochodów, które będą zablokowane za czasowymi eventami. Nie grasz, tracisz szansę na uzyskanie samochodu. No tak, no myślę, że to jest fajne. To jest akurat bardzo fajne, bo zmusza graczy, znaczy zmusza, no nie musisz mieć tych samochodów, no nie? Ale zachęca graczy do tego, żeby wbijać sobie regularnie do gry i zdobywać te samochody, a zdobywanie tych samochodów też czasami nie jest takie proste, tak? I trzeba się troszeczkę napracować, żeby zdobyć jakiś unikalny samochód. No, fajnie mieć jest w garażu samochód, którego nie miał ktoś inny i trzeba sobie na niego jakoś zapracować. No, z jednej strony gościu mówi, że są te spiny, a z drugiej strony narzeka na to, że jest playlist. Coś tu nie gra, nie? Wiesz, nie chodzi mi o to, żeby negować go za to, że on daje negatywną opinię. No to jest jego opinia, tak? Bazująca na jakichś tam jego doświadczeniach w tej grze. Ale jedziemy dalej. Spędzanie czasu w garażu nadal powoduje, że co chwilę wyskakują irytujące komentarze o zerwaniu połączenia z jazdą dowolną. Tak, to występowało chyba
na początku gry, kiedy on wystawił tą opinię, 10 listopada, no to faktycznie pojawiały się te komunikaty o rozłączeniach, nie? Ono i praktycznie nie działa, no dobra, to akurat na początku było dość jasne. Fizyka jazdy jest średnia, jednak twórcy mają gdzieś graczy, niczego nie słuchali, oprócz narzeka na tragiczne dźwięki samochodu, które były gorsze niż w trójce. Brak konkurencji w tym gatunku gier powoduje stagnację, twórcy nie postarali się ulepszyć zbytnio gry, nie licząc nowych odgłosów silnika. Szkoda, mam nadzieję, że test drive... No z test drive'em to nie wiadomo co to będzie. Tak, to prawda, że nie ma teraz jakby konkurencji. No jest niby to Decru 2, ale no Decru 2 jest takie sobie, raczej taka średnio niższa kategoria, no nie, jeśli chodzi o grę. Ale to jest nieprawda, że mają gdzieś graczy, bo naprawdę dużo graczy narzekało na te dźwięki i pisali. Zresztą każdy może napisać na forum Forzy swoją opinię na temat gry i naprawdę twórcy przykładają do tego wagę, jeśli będzie im się opłacało dodać do gry jakąś funkcję, którą zaproponuje społeczność, to naprawdę ją dodadzą, więc to nie jest prawda, że mają gdzieś graczy, tylko trzeba wbić na ich forum i napisać coś na tym forum. Przecież nie będą wchodzić na przykład pod moje filmy i czytać wszystkie wasze komentarze, tak? Bo twórców takich jak ja jest 100 milionów, no nie? Nie będą patrzeć pod każdym filmem danego twórcy, co gracze chcą, żeby w Fordzie było. No mają to gdzieś, nie mają na to czasu, więc mają forum, gdzie ludzie mogą pisać swoje opinie i spośród tych opinii albo pomysłów wybiorą jakieś najciekawsze. I na przykład wprowadzili do Forzy Horizon 4, ulepszyli multiplayer, zwłaszcza wyścigi, włączyli coś takiego, że ramerzy teraz się nie mogą spychać, że jak ktoś jeździ po ścianach, to zostanie zwolniony, dodali mistrzostwa driftowe, które są moim zdaniem słabe, ale dodali, słuchali społeczności, pomyśleli, to może być ciekawe, dodajmy to. Brak możliwości importów projektów graficznych z Forzy Horizon 4, mówią, że jest to spowodowane tym, że Steam i Windows Store ma dwa różne środowiska, co jest zwyczajnym kłamstwem, ponieważ pierwsze uruchomienie gry prosi o powiązanie konta Steam z kontem Microsoft, że prosi nick, w dodatku dostałem w grze nagrody za posiadanie trójki piątki na koncie Xbox, widnieje, że gra korzysta w pełni z danych konta. No i tutaj jeśli chodzi o to, bo też część z was pytała, jak to jest z tym graniem na Steamie i graniem na Windowsie, no to na Steamie mamy ten sam nickname co na Windows Store, ale nasz progres tutaj na Steamie jest oddzielny w stosunku do Windows Store. Czyli na przykład, jeśli zdobędziesz sobie Ferrari na Windows Store, no to na Steamie tego Ferrari nie będziesz miał. Ale postępy, multiplayer, wszystkie osiągnięcia będą zsynchronizowane. Dziwne to jest, to tak to działa. No i będziesz miał oczywiście ten sam nickname, co na Microsoft Store, nie? I projekty graficzne można w jakiś sposób importować, ale nie wiem, jak to robić. Może jemu chodziło o to, że między kontami nie można importować tych projektów graficznych, ale z czwórki importować projekty graficzne można w jakiś sposób. No i tutaj kolejna bzdura. Forza Horizon 3 była lepsza. Nie była lepsza. Gościu nie grał w Forza Horizon 3. Forza Horizon 3 to była pierwsza Forza, która wyszła na PC. Miała legendarnie wysokie problemy z działaniem w ogóle na komputerach. Miała gdzieś 10 FPS-ów, 15 FPS-ów, grafika była dużo gorsza. Dźwięki samochodów były gorsze w trójce niż są w czwórce. I w ogóle, no gościu nie grał chyba w trójkę dawno, jest znaczne ulepszenie w piątce pod kątem wszystkiego praktycznie. Zresztą zagrajcie sobie Forza Horizon 3 teraz i wbijcie ponownie do piątki, będziecie mieli takie Jezu. Naprawdę jest dużo gorzej, no. Po prostu on, często ludzie jakoś tam wyrażają swoje opinie na podstawie jakichś takich swoich wrażeń z poprzednich, albo takich pierwszych wrażeń z poprzednich części gry, jakichś takich wspomnień, bo byli na przykład młodsi i to było dla nich takie wow, jaka ta gra jest świetna, no nie? I tak wszyscy teraz mówią, że Most Wanted jest najlepszą grą wyścigową wszechczasów, a wbij sobie teraz do Need for Speed Most Wanted, no. Jestem prawie pewny, że nie będzie ci się chciało robić tych wszystkich wyścigów po to, żeby zdobyć sobie Mercedesa McLarena pod koniec gry. Na 100%. Jakby te gry już nie działają tak, jak działały kiedyś. My żyjemy takimi wspomnieniami i takimi naszymi pierwszymi wrażeniami, jak graliśmy pierwszy raz w tamtą grę. Ona wtedy była naprawdę fajna, a teraz jest już, no, mniej jak przeciętna. Dobra, ale jedziemy sobie dalej. No, widzicie, że tutaj opinie są w większości same pozytywne.
Tutaj jest jeszcze sporo opinii w języku angielskim. Tu jest jeszcze parę negatywnych opinii. No widzicie, że tych negatywnych jest naprawdę mało. What the fuck? Ktoś już 300 godzin spędził w tej grze. Tutaj widać, że edytował swoją opinię. Putting new players to the online lobby. Well, remove the Goliath gauntlet from the online team. This bad force of the problem. Chodzi o to, że jak się grało na online, twórcy ostatnio usunęli Goliath i Gauntlet, takie bardzo długie wyścigi z rozgrywek online, czyli tych takich wyścigów online, no to był taki problem, że jak się zaczynał ten Goliath, no to ktoś sobie skończył go w 8 minut, a inne osoby z tego wyścigu jechały na przykład 15 minut, no nie? I ktoś, kto ukończył sobie ten wyścig po 8 minutach, musiał czekać 6 minut, żeby te osoby z tyłu dokończyły ten wyścig. I teraz twórcy usunęli Goliath i Gauntlet z wyścigów online, żeby po prostu nie trwało to tak długo, oczekiwanie na tych poprzednich graczy, nie? Na tych pozostałych. No i usunęli tutaj rankingowane wyścigi, bo twórcy nie chcą, żeby gra była competitive, czyli żeby jakby gracze się ze sobą ścierali i walczyli o swoją taką pozycję w grze. Teraz tylko jest casual mode. Nie wiedziałem o tym w sumie, bardzo lubiłem grać w rankingowany tryb, bo właśnie miałem to takie poczucie, że w sumie nie jestem taki zły, albo w sumie jestem do dupy, no nie, zależy od tego jak jeździłem. Także nie ma jakby takiego współzawodnictwa dla hardcore players, czyli jest tylko dla casuali ta gra dedykowana. No tu widać mniej więcej strategię, jaką obrali twórcy. Celują w jak najszerszą grupę odbiorców, żeby jak najwięcej osób kupiło tę grę. To jest dobrze dla nich, niekoniecznie dobrze dla jakichś tam indywidualistów, którzy lubią sobie na kierownicach pośmigać i pobawić się w tej grze bardziej competitive, nie? Tylko no, mamy tutaj taką casualową rozgrywkę. O, tutaj są nawet są komentarze do opinii. Damn, nie wiedziałem o tym. Steam jest bardzo rozbudowany pod kątem opiniowania różnych gier, to jest bardzo przydatne. I ludzie chętnie komentują gry, chociaż no, niektóre komentarze są takie, nie? Jakby. Widzicie, skupiam się na tych negatywnych opiniach, bo ich jest chyba najmniej. Głównie są te takie pozytywne. I probably the best Forza Horizon game ever, maybe the best racing game ever, czyli rules down for the game still very broken. Tak, to prawda. I tutaj jest taka, myślę, że zdroworozsądkowa opinia, że jest sporo bugów i crashy, ale gość nie ukrywa, że jest to najlepsza gra wyścigowa i najlepsza Forza Horizon, jaka kiedykolwiek powstała. I to jest bardzo fajna opinia, tak? Że okej, ja też się z nim zgadzam w 100%, gra ma sporo gliczy, sporo niedociągnięć i sporo błędów. I ona zostanie naprawiona, ale trochę trzeba na to poczekać. No, ja jako, wiesz, posiadacz kierownicy, takiej, która, nie wiem, posiada może 10, może 2%, wiesz, wszystkich graczy w grze, no to no jest to takie trochę niefajne, tak? Dla mnie. No ale no, muszę też myśleć o innych, tak? Wiem, że twórcy jednak nie mogą, znaczy skupiają się najpierw na tym, żeby naprawić grę dla większości osób, czyli naprawiają, wiesz, graficzne jakieś pierdoły, naprawiają grę pod kątem działania, no nie, a nie pod kątem tego, czy tam działa ci jakiś konkretny sprzęt pod nią. Dobra. Prawie miesiąc po wypuszczeniu gry, multiplayer ciągle nie działa, konwój, ludzie z konwoju znikają po 5 sekundach, wyścigi są zlagowane i zdesynchronizowane. No to prawda, czasami jak jeździsz z kimś w wyścigu, tak miałem parę takich sytuacji ze znajomymi, że tam jedziemy w wyścigu, jesteśmy w konwoju razem w trójkę i jedna osoba w wyścigu nagle gdzieś znika i jest widoczna przez inną osobę, a przeze mnie na przykład nie. Gdzieś tam samochód jego zjechał na prawo i stoi cały czas w tym miejscu, no nie? Nic się z nim nie dzieje, a w wyścigu potem patrzę, że on kończy na przykład na drugiej pozycji i jest zaraz za mną, albo jest zaraz przede mną. Także jest spore desynchro jeszcze w tych wyścigach. No, tutaj ziomek napisał, że jest jeszcze jedna rzecz, która rujnuje tę grę. AI racers cheat by having impossible level of grip. I to jest prawda, to zauważyłem na pierwszym wyścigu, jak włączyłem
sobie tryb nie do pokonania. Na przykład jechał przede mną Hammer, ten taki wielki Hammer H1 Alpha. I widziałem, jak on się zachowywał na zakręcie. To aż ten samochód tak przechylało, ale koła były tak aż przyczepione do tej, wiesz, do tej drogi i zakręty brały 90 stopni. Zresztą weźcie sobie, włączcie tryb najwyższego poziomu, spróbujcie poobserwować, co się dzieje z botami, kiedy... I weźcie sobie na przykład jakieś samochody offroadowe najlepiej. Weź sobie jakiś samochód offroadowy, zrób go pod asfalt, żebyś w miarę mógł dogonić boty i zobacz, co się dzieje z botami, które jadą przed tobą. Przede wszystkim jadą w takim sznurku, wszystkie idealnie tak samo, a po drugie na zakrętach zachowują się mega dziwnie, zwłaszcza kiedy no, jest taki mega ostry zakręt, samochód jest duży, zachowują się no dziwacznie. Więc ja lubię grać na trybie trudności tym trzecim od góry, i wtedy te boty zachowują się w miarę okej. W czwórce to wyglądało ładniej po prostu. Tak, dużo osób też narzeka na crashe. Powiem szczerze, mi się crash nie zdarzył na laptopie. To crash w Fordzie wygląda tak, że po prostu gra się wyłącza i masz pulpit. I hello, nie ma żadnego komunikatu o tym, że gra, wiesz, ma jakiś konkretny błąd czy coś. Dużo osób też ma problem z uruchomieniem gry, też dostaje sporo, wiesz, informacji na Instagramie, że jak naprawić ten czy taki błąd, a ja cały czas mówię, że ja nie jestem supportem Microsoftu, ja się nie znam na to, jak mam naprawić twój błąd, tak? Trzeba napisać do supportu, no, wysłać ticket i zgłosić to, no. Ja nie wiem, albo ktoś mi pisze na przykład komentarz: Lucek, nie działa mi Fordza, koniec. Nie mam do niego napisać, a dlaczego ci nie działa? Dlaczego ty? Mam jeszcze 90 innych takich komentarzy! Albo 90 innych takich wiadomości prywatnych, nie? Rozegrałem intro 100 razy, gra się crashuje za każdym razem na końcu. Tutaj mówi, że zamknął wszystkie operacje. Otworzył jako admin. Reactive intro. Game fine work. Keep better. Gościu na przykład, że... Gościu mówi, że udało mu się to naprawić, że wyłączył mikrofon, że to jest stary problem z Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 crashowała się kiedyś, jak miałeś włączony w grze mikrofon. What the fuck, nie? Ale tak, włączałeś grę i jak miałeś włączony w grze mikrofon aktywny, no to gra ci się crashowała. Także lepiej było na przykład totalnie odpiąć jakikolwiek mikrofon, wyłączyć urządzenia w Windowsie i wtedy grę można było. Bardzo dużo jest negatywnych opinii z początku, od premiery. Myślę, że sporo się zmieniło od tamtej pory, po tych dwóch ostatnich patch. No i dobra, to tyle. Wiecie co, ja nie będę czytał wszystkich 40 tysięcy komentarzy i opinii na temat Forzy. Chciałem tylko tutaj tak wypowiedzieć się na temat problemów, jakie są z grą teraz i myślę, że na tym możemy sobie zakończyć. Jeśli chcecie sobie poczytać te opinie sami, no to możecie sobie zobaczyć, tutaj są po polsku i w większości są naprawdę pozytywne, więc jeśli ktoś z was ma problemy z grą, no to wygląda na to, że chyba jesteście w mniejszości, która miała pecha, bo ma na przykład jakąś wadliwą dla tej gry konfigurację sprzętową i wywala tę grę. Więc albo musicie zrobić jakiś upgrade komputera, czyli ulepszyć, albo po prostu grać na konsoli którejś, Series S albo Series X. No i tyle, bo to obecnie na konsoli gra działa bardzo dobrze. Z mojej strony to tyle, dzięki wam, hejas.